Wysoka Rado, otwieram 5. sesję Rady Miejskiej w Przemyślu. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że nasze obrady są prawomocne. Wysoka Rado, przystępujemy do realizacji dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu. Porządek posiedzenia został Państwu przedłożony. Ja na początku sesji chciałem zgłosić uzupełnienie do porządku obrad i tak w punkcie 2a chciałem zgłosić wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli. Kto z pań i panów radnych jest za zmianą porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. 21 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Czyli punkt 2a przyjęliśmy do porządku. Teraz następnym punktem dotyczącym zmiany porządku obrad jest wprowadzenie punktu 14a, wystąpienie radnych. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Przy głosach 17 za, 1 głosie wstrzymujących przyjęliśmy punkt 14a, wystąpienia radnych. Zgłaszam następną poprawkę do porządku posiedzenia, przyjęcie w punktu 14b, interpelacje, wnioski i zapytania radnych. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Przyjęliśmy punkt 14b, interpelacje, wnioski i zapytania radnych. Z mojej strony jest tyle wniosków formalnych. Kto z Państwa chce zgłosić jeszcze wniosek formalny odnośnie porządku posiedzenia, proszę o zgłoszenie. Proszę, Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o przyjęcie dwóch zmian do porządku obrad. Pierwsza to jest dodanie punktu 2b, w takim układzie, jeżeli jest już punkt 2a, w podjęciu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Homy, projekt numer 31/2014 oraz zdjęcie z porządku obrad punktu 3, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przekopana 1, projekt numer 6. To w związku z opinią komisji w tej sprawie, Komisji Gospodarki Miejskiej, która poprosiła o doszczegółowienie uzasadnienia i wskazanie kilku elementów w tym uzasadnieniu. W związku z tym proszę Wysoką Radę o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Wysoka Rado, wnioski Pana Prezydenta poddaję pod głosowanie. I tak, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem w punkcie 2b projektu numer 31 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Homy? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 14 głosach za, 2 przeciw, 4 wstrzymujących stwierdzam, że został przyjęty punkt 2b. Proszę bardzo o podjęcie uchwały, która jest konieczna do podjęcia przez Wysoką Radę w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Przemyśla. Należy to do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej, powinny być podjęte na początku kadencji. W związku z tym, że prezydent miasta został zaprzysiężony, przepraszam, złożył ślubowanie 8 grudnia, od 8 grudnia to wynagrodzenie w związku ze stosowną uchwałą Rady Miejskiej powinno być ustalone. W projekcie uchwały proponuje się utrzymanie wszystkich elementów wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta na dotychczasowym poziomie. Otwieram dyskusję, proszę Państwa. Proszę bardzo, kto chce zabrać z Pań i Panów Radnych głos? Pan Radny Wojciech Bochowicz, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Populizm. Wiem, że nie będę go uprawiał, bo kształtowanie wynagrodzeń, szczególnie takich, które zostały ustalone wcześniej, dzisiaj pokazywanie, że powinny być niższe, jest tego rodzaju populizmem, nie ukrywam. Ale proszę Państwa, od tego czasu, kiedy 2 tygodnie temu mówiłem to na Komisji Budżetu i Finansów,
zaistniały pewne fakty, które trudno przejść obojętnie. Dlatego postanowiłem, nie jako przedstawiciel klubu, ale jako radny Wojciech Błachowicz, zaproponować panu prezydentowi, ale nie ma go tutaj dzisiaj na sali, żeby może sam wyszedł z inicjatywą, że w sytuacji, trudnej sytuacji finansowej miasta, w której niezbędne są działania oszczędnościowe, żeby wyjść właśnie z taką inicjatywą obniżenia sobie wynagrodzenia symbolicznie, nie wiem, 5-10%, żeby dać dobry przykład, bo takie działania trzeba podjąć. Trzeba działania podjąć oszczędnościowe i dobrze byłoby, gdyby zacząć od siebie. Ja gwarantuję, nie konsultując tego z żadnym z Państwa, i dlatego mówię, że jest to swego rodzaju populizm. No nie, nie do końca. Myślę, że tak możecie Państwo to nazwać, ale ja po prostu wzywam nas wszystkich do tego, żebyśmy faktycznie podeszli już patrząc na budżet 2015, żebyśmy widzieli tą pozycję wydatki na administrację i żebyśmy się przyłożyli rękę do tego, żeby te wydatki były mniejsze. To była sprawa dwa tygodnie temu, uchwalenia podwyżki podatków od nieruchomości, generalnie zwiększenia obciążeń dla mieszkańców miasta Przemyśla. I myślę, że jeżeli się mówi, takie padały słowa ze strony pana prezydenta Hajdera, pani skarbnik i wielu innych, że jest bardzo trudna sytuacja w mieście i tak dalej. Dlatego należało te podatki uchwalić. Ja tak nie uważałem, ale skoro jest trudna sytuacja, to myślę, że nie wolno zaprzestać tych działań polegających tylko na zwiększeniu przychodów, ale też i na ograniczeniu kosztów. Jest to jakby jest oczywiste, że powinniśmy zacząć od siebie. I mówię, nie konsultowałem tego z Państwem, ale chciałbym zaproponować, nie zdążyłem też tego przygotować na dzisiejszą sesję, bo projekt tej uchwały dostaliśmy dzisiaj mailem rano, ale zobowiązuję się, że jeżeli Wysoka Rada mnie poprze, to przygotuję taki projekt na kolejną sesję, w której my wszyscy radni zobowiążemy się, nie wiem, 5-10% obniżyć nasze diety po to, żeby dać dobry przykład. I ja proponuję w związku z tym, żeby już przechodząc do omawiania uchwały, tu zgłaszam formalnie, żeby w paragrafie pierwszym zaproponować, no nie jest to zręczne, wolałbym, żeby to zrobił sam pan prezydent, ale go nie ma dzisiaj, żeby się zobowiązał do obniżenia tej dobrowolnie tej kwoty. Rozumiem, że nikt tego nie zrobi, więc jeżeli, chyba że zrobi, poczekam i może wyjdę jeszcze raz, jak nie zrobi. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy są chętni do zabrania głosu wśród państwa radnych? Nie widzę. Panie przewodniczący, ja odpowiem panu radnemu. Nie zrobię. Czy ktoś z państwa radnych? Proszę bardzo. Proponuję, żeby w paragrafie pierwszym projektu uchwały nr 31 przez 2014 w punkcie na przykład trzecim dodatek specjalny w wysokości 35% zamienić na 20%, co wyniesie, jak dobrze liczyłem, tyle akurat, żeby obniżyć panu prezydentowi pensję o 10%. Taką samą propozycję obniżenia diet radnych przygotuję na następną sesję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ze względu, że to był wniosek formalny, poddaję go pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za, aby w paragrafie 5 w punkcie 3 dodatek specjalny cyfrę 35% zamienić na cyfrę 20%? Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za poprawką zgłoszoną przez pana radnego Wojciecha Błachowicza było 2 za, 2 głosy za, 8 przeciw, 4 wstrzymujące. Stwierdzam, że poprawka nie została przyjęta. Wobec powyższego, proszę państwa, przystępujemy do głosowania całego projektu uchwały.
kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 31 przez 2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydenta miasta Przemyśla Roberto Chomy? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 12 radnych, wstrzymało się przeciw było dwóch radnych, wstrzymało się 7 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chciałem zgłosić wniosek formalny do projektu uchwały nr 27 przez 2014, który wyłączy z paragrafu, tylko teraz przepraszam, bo nie wziąłem okularów. Paragrafu 1, tak? Czy to jest... Nie. Punkt 1, podpowiedz mi, Tomasz. Od punktu E z projektu uchwały. Ponieważ na Komisji Budżetu i Finansów faktycznie zgłaszaliśmy taki wniosek, który miałby podlegać zdjęciu tego. Może nieformalnie faktycznie pani mecenas ma rację, że nie zostało to tak przegłosowane w takiej formie, więc ja go zgłaszam w tej chwili. Dziękuję. Dziękuję. Jako wniosek formalny poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem z punktu pierwszego wykreślenia w punkcie pierwszym załącznika nr 1 do projektu uchwały punktu E? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przeciwko głosowało 13 radnych, 5 się wstrzymało, 4 było przeciw. W związku z tym wniosek formalny, proszę Państwa, nie upadł, wniosek formalny pana radnego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Mam właściwie pytania. Otóż 25 listopada tego roku pan prezydent wydał zarządzenie. Mocą tego zarządzenia podwyższył kapitał zakładowy właśnie Miejskiego Zakładu Komunikacji o też 200 tysięcy złotych, z tego tak wynika. I w związku z tym moje pytania są takie. Pierwsze, czy pan prezydent w ogóle może, jest podpis prawnika, być może tak, czytałem, że nie bardzo. Czy prezydent zarządzenie może zwiększyć kapitał zakładowy? To jest pierwsza moja. Drugie takie pytanie. Właściwie skąd te pieniądze się tam wzięły w tym biurze prawnym i nadzoru właścicielskiego? 200 tysięcy, nie wiadomo. Ponieważ mam tu pewne wątpliwości, dlatego panie prezydencie, bo to pani skarbnik zrobi, chciałbym, aby opisać dokładniej to zarządzenie numer 483 z 25 listopada. Skąd te pieniądze wzięły? Ponieważ wydaje mi się, że w rozdziale 604 pieniędzy z biura prawnego tam nie ma. Ani nie widziałem go w planie, ani w wykonaniu za pierwsze półrocze. I dlatego właśnie to są takie moje wątpliwości. I jeszcze to przy okazji, może ja nie wiem, ale takie odkrycie. Otóż Państwo radni, biuro prawne i nadzór właścicielski jest w transporcie i łączności. Nie wiem, czy tak zawsze było, ale wydaje się, że to chyba od tej poprzedniej kadencji. To znaczy oszczędności były w administracji pana prezydenta. I chciałem też zapytać, od kiedy takie zmiany, czy tak zawsze było? Może to zawsze było, ale ja tego nie wiem. Dziękuję. Zarządzenie, o którym pan przewodniczący mówi, dotyczy wykonania uchwały podjętej przez Radę dokładnie w tym samym brzmieniu, co w tej chwili przedłożona. Również dwa miesiące temu, albo miesiąc temu, została podjęta uchwała dokapitalizująca, można tak powiedzieć, MZK kwotą 200 tysięcy. I to zarządzenie, o którym pan mówi, to jest właśnie konsekwencja tej uchwały podjętej miesiąc temu z układem. To nie jest te 200 tysięcy, o których dzisiaj mówimy.
No ale to było poprzedzone stosowną uchwałą Rady Miejskiej. Generalnie się bardzo mi podobają wszystkie pomysły, które jednoczą działalność powiatów grodzkiego i ziemskiego i to jest taki, z takiego cyklu, ale akurat no, poza korzyścią dla policji, może nie wiem, tych, którzy są tam poza struktur samorządowych, to jakoś nie dostrzegam tego. Znaczy, dostrzegam nawet coś takiego, że się zaczyna ta komisja, będzie się po prostu, takie ja mam przekonanie, które tam gdzieś zdarzyło się mi w życiu nadzorować taką komisję z upoważnienia pana prezydenta i wiem, że tak, że dzisiaj tutaj pani przewodnicząca Gawron powiedziała, ta komisja uwzględnia albo nie uwzględnia, a w tej sytuacji, kiedy będzie obejmowała zasięg, jak tu rozumiem, całego powiatu, no to jeszcze trudniej będzie się przebić z pewnymi postulatami z miasta, samego miasta. Ale może tego nie rozumiem, więc prosiłbym o parę słów w komentarze pana prezydenta. Dziękuję. Padło pytanie, stąd chciałbym się odnieść. Proszę państwa, ta komisja na bazie, która funkcjonuje na bazie porozumienia ze starostą, funkcjonuje wystarczająco długo, żeby dać się poznać jako komisja, która nie wyręcza jakiegokolwiek organu, który jest powołany do w zakresie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Natomiast jest ciałem, które naprzemiennie obraduje bądź u starosty, bądź w Urzędzie Miejskim, gdzie katalog spraw jest na tyle szeroki, że wzajemne informowanie się o bezpośrednich zagrożeniach dotyczących czy to spodziewanych zdarzeń przy okazji zimy, mrozów czy innych historii, zajmuje się także na bieżąco informowaniem o tym, co dany organ, co dana instytucja jednego czy drugiego organu, starosty czy prezydenta miasta, wzajem ma do przedstawienia szeroko rozumianemu ogółowi społeczeństwa, czy to miasta, czy to powiatu. Sprawdziła się do tej pory o tyle, że nie mieliśmy zdarzeń żadnych negatywnych, które mogłyby wpłynąć w ogóle na zastanawianie się, czy taka komisja jest potrzebna. Poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta, bo za miasto odpowiadamy, na terenie powiatu jest podobnie, jest bardzo wysoki. Stąd można powiedzieć, że celowość działania takiego organu, który jest organem, jak powtarzam, wzajemnie się informującym, ale także dającym staroście czy prezydentowi miasta określone możliwości reagowania na zjawiska, które byłyby, czy mogły stać się niepożądane. Jesteśmy w też szczególnym okresie sytuacji, która jest na Ukrainie i czasami informowanie się wzajemne poprzez służby także, które zdają sprawozdania z realizacji na początku, w połowie czy pod koniec roku ze swoich zadań, pozwala nam także na płynne reagowanie czy korygowanie zadań, które są w zakresie bezpośrednich instytucji podległych prezydentowi czy staroście, a także instytucjom państwowym, które my jako starosta czy prezydent opiniujemy w wypadku powołania czy odwołania. Dotyczy to Straży Pożarnej, Policji czy innych organów, także Straży Granicznej. Powtarzam, jesteśmy miastem w dosyć specyficznym położeniu. Zagrożeń jest wystarczająco dużo. Jeśli do tej pory nie występowały, to przede wszystkim należy Panu Bogu podziękować, ale także ludziom, którzy się w tym instytucjach zajmują różnego rodzaju zdarzeniami. Więc celowym jest zarówno utrzymanie, jak i delegowanie ze strony miasta osób kompetentnych, które będą, no nie będą na pewno tam tracić czasu. Może czasami niektóre ze spotkań były mniej spontaniczne, czy częściej się spoglądało na zegarek, bo tematy nie były specjalnie pasjonujące, natomiast z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że to porozumienie jest zasadne i działanie takiej komisji jest jak najbardziej celowe. Stąd też konieczność powołania osób przez w tym wypadku Wysoką Radę czy prezydenta miasta do działań merytorycznych w tej komisji. Dziękuję bardzo.